To ciekawa sprawa i wszystkim nam bliska. Przez lata niszczał, a gdy go w końcu wyremontowano, został wpisany na listę zabytków. Warszawski Dworzec Centralny. Bohater filmów i piosenek pisze nową kartę w swojej bogatej historii. A co więcej, dzięki tysiącom podróżnych stał się jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Europie. Piotr Michalak. Dworzec Centralny w rejestrze zaledwie od wczoraj, a już jest jednym z najliczniej odwiedzanych zabytków. Taki paryski Louvre dziennie przyjmuje 25 tysięcy gości. Warszawski dworzec aż 40 tysięcy, choć jeszcze nie wszyscy są świadomi rangi tych odwiedzin. Dworzec Centralny z zabytkiem? Śmiech to wątpić. Nową nazwę to ma Chopin. Moniuszko. O, przepraszam, Moniuszko. No właśnie. Czy to jest zabytek? Nie. Jednak jest. Obok tablicy upamiętniającej twórcę Strasznego Dworu, na dworcu jutro zawiśnie kolejna. To jest nasz najpiękniejszy dworzec drugiej połowy XX wieku. Podziwiajmy go wszyscy i chrońmy. Podziwiano go już w 1975 roku, gdy w ekspresowym tempie oddano budynek przed wizytą Leonida Breżniewa. Pan Zygmunt pamięta to jak dziś. Wystrój elegancko, kupę ludzi przychodziło patrzeć, oglądać. Owszem, a teraz już przeżytek. Modernistyczna architektura Arseniusza Romanowicza, odważna i nowatorska, po latach wciąż ma wielu orędowników. Tato, a co będzie, kiedy tata już wszystko wybuduje? No to wtedy okaże się, że to, co wybudowaliśmy wcześniej, jest już przestarzałe i trzeba będzie zaczynać od nowa. Choć nie brakuje i krytyków. 15 lat temu do ich grona przed naszą kamerą przystąpił ten, którego filmowe nazwisko bardziej zrosło się z dworcem niż personalia prawdziwego architekta. Przydałby się w tym miejscu jakiś, no, bardziej okazały budynek. Tej rady nie posłuchano. Centralny ocalał. Wkrótce przeszedł lifting, potem generalny remont. Byłoby bardzo źle, gdybyśmy za każdym razem, każde pokolenie wygumkowywało tę modę, która zawsze najbardziej drażni. Wprawdzie z krajobrazu Warszawy wygumkowano słynny Supersam, ale nie podniesiono ręki na nieco starsze dzielnice MDM czy Pałac Kultury. Panie, Pałac Kultury to jest zabytek, prawda? Tam wejść, panie, popatrzeć. A to zwykły hol. Od wczoraj jednak niezwykły, choć muzealne kapcie nie obowiązują. Piotr Michalak, Wydarzenia.